Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu został otwarty po modernizacji szpitalny oddział ratunkowy. Wyremontowane zostały m.in. izba przyjęć i pokoje, w których badany jest stan pacjentów. Prace kosztowały około 3 milionów złotych i trwały ponad rok. To właśnie tu najczęściej trafiają ofiary bardzo poważnych wypadków i katastrof i właśnie tu zaczyna się ratowanie ich życia. Dlatego tak ważne jest, żeby zarówno pacjenci, jak i personel medyczny mieli jak najlepsze warunki. Wymieniliśmy cały sprzęt, który jest niezbędny, tak jak mówię, do monitorowania pacjentów, dla zapewnienia im odpowiedniego komfortu też przebywania w tym oddziale. Nowoczesna izba przyjęć, triaż medyczny, tak jak i w tym triażu, gdzie przyjeżdżają karetki, też zmieniły się zdecydowanie warunki dla pacjentów, bo wcześniej to, tak jak mówię, było to sprzed 15 lat. Szpitalny oddział ratunkowy w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu otwarty został w 2007 roku. Po ponad 15 latach SOR został gruntownie wyremontowany. Ta modernizacja, ta organizacja pracy w tej chwili, tak jak ona może być zorganizowana, bo pozwoli również na to, że pobyt pacjenta w tym oddziale będzie krótszy niż był do tej pory. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu jest jedynym w województwie śląskim centrum urazów wielonarządowych. Każdego dnia na szpitalny oddział ratunkowy zgłasza się tu 60 pacjentów z uszkodzeniami narządów klatki piersiowej, głowy i brzucha. Ta inwestycja spowoduje, że tempo pracy, obsługi i jakość obsługi pacjenta się zwiększy, bo rozmawiamy nie tylko o adaptacji miejsca, gdzie jest oczywiście lepiej, może ładniej, chociaż to dla pacjenta myślę, że nie ma żadnego znaczenia, ale to wpływa także na czas przyjmowania pacjenta, skróci, to jest kolejkowanie, czyli ten triaż, który jest niezwykle istotny, on też jest zdigitalizowany i też pacjenci będą wiedzieć, kiedy zostaną przyjęci. Koszt modernizacji SOR-u wyniósł prawie 3 miliony złotych.